Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek, niestety jedyny, z Ratchet & Clank Tools of Destruction. Dół, góra, dół, góra. Jesteśmy na Festoon, która była kiedyś planetą Lombaxów. Jest bardzo, bardzo ciekawym faktem. I czy coś chce upgrade'ować tam? Wbudowane, ten... Kurde, nie wiem, czy kto chce upgrade'ować. Tu mam wszystko, tu mam wszystko. Nie wiem, czy chcę upgrade'ować ten Teges. Taki, no... Niezbyt fajnie mi się wydaje. Where is everyone? I tried to tell you, Ratchet. The database said this planet was deserted ages ago. Clank, you see that? It's an old ship. Very old, it would seem. We have to fix her. Ratchet, we must be practical. Tachyon will find the pod's flight codes. He will be here any minute. Clank, please. I need to fix her. Oh, very well. No i fajno, musimy naprawić ten stateczek. Po prostu tutaj trochę pochodzimy. A spokojnie. Więc cymyk polega na tym, że musimy znajdywać na tej planecie, jak to się nazywa, bezpieczniki? Chyba tak to mogę nazwać. Wygląda jak bezpiecznik. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. Dobra, tam jest jeden, więc po niego pójdziemy. Zobaczę, jak z nimi właśnie to wychodzi. Takie nieźle. Zostawiam go sobie. Może nie będę go upgrade'ował, bo jest akurat to bardzo bezużyteczne, ale na pewno go sobie podeksypię właśnie na taki małych przeciwników. No my jest, wreszcie. A i oczywiście nie mamy jakiegoś super duper dalekiego rozwalenia. Więc nie pamiętam w ogóle, czy w Tools of Destruction było takowe. Komponent. No dobra, czyli to nie jest bezpiecznik. Ale będę to nazywał bezpiecznikiem. Bo czemu by nie? No więc hyc. Właśnie niby jest dobry ten... No. Ten bat jest niby właśnie dobry, ale właśnie jego minus wielki jest taki, że on po prostu jest... Congratulations! You have received an interstellar holovite from... Walter Korkowski! Okej, nie wiem o co chodzi. Nie pamiętam, o co chodziło. Walter Korkowski. Dlaczego... A, dobra! Już wiem, o co chodzi. Już przypomniałem sobie. Okidoki. A, wracając do tego bata. No po prostu on jest... niby dobry, ale... na dobrą sprawę mamy... silniejsze bronie. Które są dużo lepsze niż właśnie ten bat. Dużo efektywniejsze i on po prostu jest taki, no... na początku może być dobry, ale już później niekoniecznie. To jest taka zasada. Trochę jak początkowe bronie, tylko że początkowe bronie są czasem bardzo dobre. Combustor może niekoniecznie w tym wypadku, ale zdecydowanie podchodzi pod taką kategorię lepszych. Że nie do końca dobrych, ale zdecydowanie lepszych broni. A bat się tylko przydaje, jak macie milion przeciwników przed sobą. Żeby po prostu się porazili nawzajem. Więc mamy
kolejny upgrade naszego bota. W ogóle on się strasznie szybko upgrade'uje tutaj. To jest ciekawe. Damn it! No tak, zapomniałem, że ta gra... Tu po prostu dwa hity dostaniesz i nie żyjesz. Jakikolwiek byś nie miał... Jakiegokolwiek byś steru nie miał, to dwa hity i leżysz. W sumie mam mało życia, ale no... Mój punkt wciąż stoi. I niezbyt dobrze się to... to zdanie trzyma z angielskiego na polski. Dobra, YOLO, co się będę pierdzielił? Się będę pierdzielił tutaj. Wypadł stąd. Myk, mam to. L. Może kombastorem coś poradzę tu. Myk. I myk. Traf się wreszcie, jak się teraz. Co nie może lepiej polepszę ten bat? Co darmowe z tego rarytanium by było. No, oh well. Obaj, mam nasze bounce pady. Bounce pad! Sobie trochę... Wątko brakuje do... upgrade'u kombustora. Byli. Oni popełnili samobójstwo po prostu. Muszę przyciszać w końcu ten telewizor bardziej. Znaczy... Wtedy w sumie tak... Blisko. Ale z tego co widzę, aż tak dużo nie dostaję w porównaniu do kompostora i... no, szok jak... Szok Ravager. Krawager. Chy. Fajnie, zaraz zginę. Zostałem jedną bombę na ryj już ponad 50% życia mi zjadło. No to tak dla porównania powiem, że prawdopodobnie gdybym miał początkowy armor, to już bym nie żył. Przez tą jedną bombę już bym nie żył. Mamy już prawie ostatni, bo zostało nam chyba tylko dwa. Takie. I najpierw chyba pójdę po ten szybszy, później po ten wolniejszy. Ten wolniejszy jest, jak już no, sama nazwa wskazuje, wolny, więc wolę po prostu najpierw się zająć tym szybszym. Noż do jasnej cholery, no wie... I oczywiście checkpoint na starcie. Nie lubię tej gry właśnie mniej więcej przez to, że praktycznie są dwa, może trzy checkpointy na poziom. I oczywiście jeden jest na początku zawsze. Ale następny jest w jakiejś 3/4 poziomu? Nie, przepraszam, bo te poziomy są ogromne. No to jest w jakiejś 1/16 poziomu? Nie. 3/16? No tak. No, w 3/16 poziomu i na końcu. Więc jak już doszliście do tego drugiego checkpointa, to praktycznie go nie zauważycie, bo już będziecie blisko końca poziomu, gdzie jest kolejny checkpoint.
Więc to jest taki tylko mój rage troszeczkę na tą grę. Troszeczkę. Ciekawe jestem, co by się stało, jakbym to złapał w wodzie. Czy byłaby jakaś nieużyta animacja? Bo jeśli dobrze pamiętam, w wodzie nic nie zdobywamy. Nigdy. We wszystkich trzech grach z Sagi Future. Nigdy nic w wodzie nie zdobywamy, więc to było ciekawe, czy w ogóle było kiedyś coś takiego, że mieliśmy mieć coś, dostać w wodzie i zrobili jakąś animację. No, dobrze. No więc teraz to ta wolna część, której bardzo nie lubię, bo sterujemy klankiem, a klank... Aż do Kraken Time, klank to tylko był dobrze się nim sterował w... dobra, więc to są zoni, nasze przydupasy, a raczej przydupasy klanka. I myk polega na tym, że jako klank możemy sobie zwalniać czas przy pomocy zoni. I one się teleportują, mają różne takie śmieszne rzeczy, jak na przykład lewitacja. Ale tak, no... co ja chciałem? Aha. Klank był tylko dobry do sterowania w Up Your Arsenal i Secret Agent Klank. Poza tymi grami był do dupy w sterowaniu. Ratchet Clank 1 to był, tam był po prostu koszmarny. W Ratchet Clank 1 i Size Matters to... cholera. To praktycznie jedno i to samo, jeśli chodzi o sterowanie Clanka, czyli innymi słowem do dupy. W Going Commando... sterowalibyśmy chyba klankiem dwa razy na całą grę, coś w tym stylu. I tam już było trochę lepiej, ale nadal tak niezbyt. W Up Your Arsenal. Tam już sterował, że tak to mogę powiedzieć, normalnie. No, kurde, no nie mogę zrobić tego skoku. What the hell? No, tam sterował no, w miarę normalnie. Tak, trochę bliżej z no, Ratcheta, był szybszy. To przede wszystkim. No i w Secret Agent Clank to sterował praktycznie się jak Ratchet, więc nie mam nic do zarzutu. I właśnie no, w Tales of Destruction był do dupy do sterowania. Jest taki no. Jest trochę bardziej tak jak w Up Your Arsenal, ale nie wiem, jest zdecydowanie wolniejszy i w ogóle nie lubię nim grać, jest taki mech. Za to w A Cracking Time, tam lubię. Tam jest w miarę normalne sterowanie, jest przemyślany level design i jest fajny. Ogólnie. A poza tym to nic więcej. No i oczywiście no, w czterech za jednego to tam wszyscy praktycznie są tacy sami, więc nic nie mam zbytnio do dodania i no w Nexusie to kompletnie jest inne sterowanie. Załogę pominę, bo to jest praktycznie taka sama sprawa jak z 4 za jednego, to wszyscy tam tak samo się sterują. I coś jeszcze... aha, no remake, ale no w remake jeszcze nie grałem. A i zoni w ogóle też atakują przeciwników, to jest fajne, I guess. No więc... no właściwie tyle. A co dalej wymyślą sobie? Insomniac to już nie wiem. I to jest komenda manipulate, która no odnawia przedmioty. I ogólnie zoni są tak mniej więcej takie same jak gadżetboty.
aż do Size Matters, w sensie, że po prostu musimy im wydawać komendy i nic więcej. No to jest mniej więcej samo. Jedna różnica jest taka, że nie musimy im wydawać takich poleceń jak na przykład atakujcie, czy stójcie w miejscu, bo no, po prostu nie jest to potrzebne. Więc no, nie musimy wybrać. Ale jeszcze ty jesteś. Kurde, ty. I Clank ma, z tego co pamiętam, 4 punkty zdrowia? 5. Zawsze miał chyba 4. Ale mam tu kolejne zoni, które możemy obudzić. Jest ich sporo. I coś jeszcze pominąłem? Jakiegoś Clanka? Nie no. W Gladiatorze nie sterowaliśmy nim. Tak samo jak Going Mobile. W co? I w zasadzie to tyle. No, w Quest for Booty też nim nie sterowaliśmy. Więc tak, co tylko tyle tych klanków. O boy! Dobra, to nie było przemyślane. Myk. Podczas tego zwalniania czasu Clank mniej więcej porusza się tą samą prędkością, podczas gdy wszystko wokół niego zwalnia. To jest mniej więcej coś w stylu jak w Harrym Potterze? W Więźniu Azkabanu, jeśli dobrze pamiętam, był ta maszyna czasu, ten taki wisiorek Hermiony, jak będę w ogóle się nazywał. W którym mogli podróżować w czasie i tam był taki myk, że jak już się czas ruszał, a znaczy jak już czas wracał do swojego normalnego biegu, to nadal się mogli trochę ruszać, więc nie, to nie jest ten sam koncept, ale nie wiem, tak to mogę chyba porównać. Teraz mnie zjedzą fani Harry'ego Pottera, że coś takiego, że tak porównałem. Fani więksi ode mnie, o może. Więc mam ostatni flight komponent. W ogóle co teraz renderuję pewien film i mam nadzieję, że głos mi się nie schrzani podczas nagrania, bo to będzie jedna wielka dupa. Wow, o pani. Pani Insomniak. Nazwę glitch. Ale w sumie możecie mi powiedzieć, czy Clank, ci co grali oczywiście w remake, czy Clank tam lepiej się steruje niż oczywiście w oryginale. No, to nie jest takie trudne, żeby sterował się lepiej w oryginale. Znaczy, lepiej niż w oryginale, o. Ale to możecie mi powiedzieć. Jak to jest z tym Clankiem. Więc tak, mam wszystkie komponenty, jeszcze sobie tylko tu myknę, tu, o, śrubek trochę więcej, śrubek nigdy za mało. Okay, I think we have all the parts we need. Let's get to work. This. Yes? Yes! It's working! Miserable little prophet. I can't believe they use Tinker Rather. Bunch of cheese! Oh, a Lombax. I thought I'd never see one again. Thanks for repairing me. No i to jest Aphelion, nasz nowy statek. Na następne
6 części. No. Tachyon carved up the city with his army of Drophids. It was a cruel act of retaliation. If only he had known how evil the Cragmites were. Who? If they had won the Great War, the entire universe would have fallen under their terrible rule. Unpleasant, dreadful, dreadful, dreadful little creatures from planet Zurich. Tachyon bought their loyalty with Raritanium and recruited them for his own personal army. I couldn't say, really. Probably to steal their technology. All his ships, his enforcers, even the nanotech combat armor he gave the Drophids, are all made using stolen Lombax technology. I am sorry. My memory banks seem to have been damaged in the crash. The last thing I remember was laying down suppressive fire over the Court of Azimuth. Of course, I am equipped with an HD-47 optical holoscreen. Hop in. No to włazimy, kurde. Mad for mayhem, crave carnage, adore destruction? Well, today is your lucky day. You have been invited to participate, witness, the greatest, bloodiest, goriest battle in the universe, the Imperial Fight Festival, rated M for mature. Come on down to Planet Mukau and enjoy a night of entertainment without any ulterior motives or deception. Offer only valid for fuzzy long-eared orphans and their tiny robotic companions. That sounded like Captain Quark. Which means it's probably a trap. But it's our only lead. Let's go see what he's gotten himself into. Więc polecimy na Mukau. Tak to się chyba czyta. O. Jako już nie mamy czasu już na ten poziom. To... To będziemy go przechodzić w następnym odcinku, a więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa pa! Chaos Control!